Drodzy telewizowie, telewizji Trwam, przeżywamy kolejne w naszym życiu święta Bożego Narodzenia, które są zawsze urocze, piękne, majestatyczne, bo podczas tych świąt odżywa podstawowa prawda, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, że odwieczny Syn Boży, nie przestając być Bogiem, stał się dla nas człowiekiem. W wyznaniu wiary mówimy, który dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Jest to niepojęta prawda, która rozwesela całą ludzkość i jesteśmy w te dni świąteczne pełni wdzięczności wobec Pana Boga, który tak umiłował świat, że nam podarował swojego jednorodnego Syna, który nam przyniósł na ziemię prawdę i który dokonał dzieła odkupienia na drzewie krzyża. Przeżywając te najważniejsze urodziny w dziejach świata, jakim były narodziny Syna Bożego w ludzkiej postaci, kierujemy nie tylko do Pana Boga wielką wdzięczność za dar Chrystusa, za dar Zbawiciela, za wcielenie Syna Bożego, ale też wyzwala się w nas wielka serdeczność, wdzięczność i miłość do ludzi w imię właśnie miłości do Pana Jezusa. Chciałbym obdarować wszystkich telewizorów, którzy nas oglądają, słowa serdecznych powinszowań świątecznych. Otóż życzę, żebyśmy wsłuchując się w orędzie aniołów, w którym jest głos Pana Boga, a które było głoszone w noc Bożego Narodzenia, w noc betlejemską, żeby zostało przyjęte przez wszystkich nas otwartym sercem. To orędzie brzmi: nie lękajcie się. Zwiastuję Wam radość wielką, bo dzisiaj w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A więc życzę, żebyśmy oddalili od siebie różne lęki, nie bali się przyszłości, byli pełni nadziei, bo na ziemi zamieszkał Jezus Chrystus i pozostał z nami i ma tę samą moc w sobie, którą miał wówczas, gdy się rodził i także gdy umierał i gdy zmartwychwstał. I właśnie ta Jego obecność dla nas jest właśnie mocą i siłą. I jest też takim, prawda, motywem, żeby oddalać od nas wszystkie właśnie lęki, wszystkie niepokoje. Bo Jezus jest z nami po to, żeby nam pomagać. I także tę drugą część orędzia Bożego Narodzenia powinniśmy przyjąć. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi ludziom pokój. Dlatego życzę wszystkim, żeby w słowach i czynach, w modlitwie, w liturgii i całym swoim życiem oddawali Bogu chwałę po to, żeby być beneficjentem pokoju. Niech serca wszystkich nas otworzą się na to wielkie dobro, wielką miłość, wielką prawdę, wielką nadzieję, która przybyła na noc betlejemską. Niech ta atmosfera miłości świąt Bożego Narodzenia się też przedłuży, rozszerzy się, prawda, na cały rok 2020. Niech on będzie wypełniony Bożym błogosławieństwem. Szczęść Boże!